Polacy mieli żyć długo i szczęśliwie. Długo to na pewno czekają w kolejkach do lekarzy. Za rządów PiS czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wydłużył się aż o 1,7 miesiąca. W ubiegłym roku ponad 4 miliony Polaków korzystało z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. To 3,5 razy więcej niż w 2014 roku. Czyżby nie ufali NFZ? Nie wspominając już o tym, że w 2022 roku zadłużenie szpitali wzrosło aż o 8 miliardów złotych w stosunku do 2015 roku. Władza ma życie jak spajki. W międzyczasie zwykli Polacy nie mają jak się skutecznie leczyć. Tak wyglądają oszustwa PiS.